Cześć, tutaj Michał Koper z portalu Ring Polska. Pal witam Was serdecznie i nie zapraszam dziś na bokserską prasoweczkę. Dziś prasoweczki nie będzie, no bo zaraz zawijam kiece i lecę do Tarnowa. Dziś ceremonia ważenia przed jutrzejszą galą Knockout Boxing Night 13, więc lecę zaraz po Piotrka Mamota i jedziemy na ważenie. W pojedynku wieczoru tej jutrzejszej gali Mateusz Masternak. Master wraca na ring po... Dwóch latach. Oto jest pierwsza od dwóch lat oficjalna walka zawodowa. Oczywiście była ta jeszcze walka na zasadach zawodowych, ale nieoficjalna z Radczenką. Warto zauważyć, że master w tej walce z Radczenką pokazał się no lepiej niż Artur Szpilka wcześniej, lepiej niż chociażby jakiś czas temu Krzysiek Głowacki, czy lepiej niż Michał Cieślak. Ciężko mi to oceniać. Sami ocencie. Trzeba pamiętać o Michale Cieszlaku jeszcze, że Michał Cieślak też z Radczenką walczył i, no i po prostu się po nim przejechał, tak? Bo się dużo mówi o balskim, dużo się mówi o, o głowaskim dużo się mówi o szpilce, ale jeszcze Michał Cieślak boksował z tym Radczenką no i zrobił z niego też miazgę. Także master wraca po dwóch latach. No i jestem ciekaw, jak wypadnie boksuje z Taylorem, Mabiką, z którym. Notabene to kolejny korespondencyjny, bo wcześniej boksował i Krzysiek Głowacki bardzo dawno temu i ostatnio. Krzysiek Włodarczyk więc będzie kolejna okazja, żeby porównać sobie Mastera. Masternak marzy o tym, żeby zaboksować o Mistrzostwo Świata. Polacy nie mają już mistrza świata w boksie zawodowym od czterech lat. Wczoraj równo cztery lata minęły od 17 września 2016 roku. Ostatnia taka fantastyczna wielka gala w Polsce na trybunach Łomaczenko, na trybunach Kliczko, Darek Michalczewski i inne. Gwiazdy, boksu i sportu, no i Krzysiek przygrywa z Aleksandrem Muskiem, który wtedy zdobył pierwszy swój mistrzowski, pady, dziś jest, jego status wiadomy jest tak, jest no, czempionem, nie, niekwestionowanym wagi. junior Cięczki teraz będzie próbował swoich sił wadze ciężkie, tak jak a propos wczoraj Eddie Hearn zapowiedział, że Usyk nie będzie rezygnował ze statusu oficjalnego pretendenta do pasa WBO, jeśli wygra z Cisarą, to nie ustąpi, nie odstąpi nawet jeśli miała być planowana walka Fury kontra Joshua, on chce koniecznie z Joshuą boksować, ale wracając do Masternaka Master marzy o tym, żeby no, przywrócić Polakom ten mistrzowski pas w boksie zawodowym, tak jak powiedziałem 4 lata bez mistrzostwa świata piękny Rym, Yo. No, i teraz ma stoczyć walkę z Taylorem Mabiką. Mamy nadzieję, że wygra w Tarnowie jutro. Potem, jeszcze jedna walka, prawdopodobnie w tym roku. Potem luty, marzec kolejna walka, w przyszłym. No i zobaczymy, czy się bije w rankingach. Andrzej Waślewski ma o to zabiegać. Pamiętajmy, że Master był na szczycie rankingu WBA, zanim. No, zanim zrobił sobie tę długą przerwę na boks olimpijski, i tak dalej, No i pamiętajmy, że w ostatnim pojedynku stoczył bardzo wyrównanych 12 rund z samym Junielem Dortikosem, z finalistą turnieju WBS, mistrzem świata federacji IB, który teraz będzie w finale WBS boksował z Majrisem Bredisem. Master zapowiada, że chce się zmierzyć z Bredisem, jeśli Uda mu się dopchać do walki o pas. Jeszcze wspomniał, pamiętacie w ostatnim wywiadzie, że jakieś nieprzyjemne spotkanie z Bredisem. Zapomniałem o to zapytać. Nie wiem, jeśli ktoś nie dopytał, to dziś zapytam o co chodziło z tym spotkaniem z Bredisem, rywalem dziś yy, Masternaka Taylor, Mabika. Pokażę wam coś, bo po zostałem poproszony o transport, przeszmuglowanie rękawic do, yy, do Tarnowa. Zobaczcie, to są rękawice, w których będzie boksował Masternaki i Mabika. To są pafeny. Takie, takie lub ewentualnie jeszcze czerwone do wyboru do koloru nie wiem co to jest za kolor, brązowy, bordo bordo, czerwony i czarny, z którychś z tych rękawic wybiorą sobie Mastery na Kimabika i w nich będą boksować Pafen to teoretycznie rękawice miękkie, no taka jest o nich opinia, ale pamiętajmy, że w pafenach boksował Tyson Fury i zrobił ostatnio marmoladę z Deontaya Wildera, także no, czy będzie knockout w walce Mabika kontra Masternak Ciekaw jestem w waszych opinii Mabika przetrwał pewien dystans z Głowackim Przetrwał pewien dystans ostatnio z Włodarczykiem Na deski nie pada, czy Masternakowi się uda kolejny korespondencyjny pojedynek, tak jak powiedziałem, więc będzie ciekawie jeszcze na zakończenie takiej szybciutkiej e, wrzutki O, jakaś prasóweczka z tego wyszła, 4 minuty widzę się wyświetla na telefonie e, A propos tej walki Floyd Mayweather Jr. kontra Logan Pol, podobna sytuacja wygląda tak, że faktycznie poszła oferta od Logan'a Pola dla Mayweathera, Także to w tę stronę zadziałało. I na razie Floyd Mayweather Junior skłania się ku odpowiedzi odmownej: żeby powiedzieć nie, no i tej walki nie brać. Ale zobaczymy, pieniądze na pewno są do zarobienia duże. I to jest super opcja dla Floyda: to jest coś jak ta, jak ta walka z tym kickboxerem w Japonii, tylko tutaj troszkę Logan Paul cięższy. No ale boksersko nic w porównaniu z Floydem Mayweather'em, juniorem, zobaczmy jak to się wszystko rozwinie na razie to tyle, idę łapać motyle, lecę po Piotrka i ruszamy do Tarnowa, no i następny meldunek, to już chyba z wagi w Tarnowie, trzymajcie się, do zobaczenia do usłyszenia, miłego dnia bandziorno